Lecę po doktora. Szkoda, fatygi, córcie. Po księdza dobrodzieja, ty galop gnać. Tego mi tatko nie zrobi. Najpierw wesele, a potem stypa. Ty bezlitosna wziągła. W ostatnią moją godzinę ona hajdry bajdry zaczyna. Co łączy dwie telewizyjne komedie? Cudownie ocalony i Kaprysy Łazarza, prócz postaci reżysera Janusza Zaorskiego. Na Boga! Jacynty, ty żyjesz? O, żyję! Jestem głodny, ćmi mnie w zębie, rosną mi włosy, za chwilę zapalę fajkę. Tato nie chce umierać? Choć filmy dzieli 30 lat, oba przedstawiają ten sam typ bohatera. Nie chcę, nie mogę, nie ustąpię. Upartego, porywczego polskiego chłopa, który gotów jest targować się ze śmiercią, własną rodziną czy władzą, by dopiąć swego. Ot bezlitosna przykrość, ale przyjdzie władzy postawić się. Wyście swoje zrobili, biesaga. Teraz ja przyślę ludzi, żeby rozebrali. I tak będzie. A wo, kto spróbuje kapliczkę ruszyć, tym jego powitam. Nie będzie w moim domu Sodomy i Gomułki. Oba z przymrużeniem oka przypatrują się polskim przywarom czy wiejskim przesądom. W obu przypadkach ksiądz przywoływany wielokrotnie do umierającego odjeżdża bez posługi. Nie umarł. Nie umarł? Nie. No ale powinien. Powinien, gdyby miał więcej rozumu w głowie, że staje się wręcz nieprzyzwoita. I proszę mnie więcej nie wzywać. Jak umrze, może wtedy będę mógł mu pomóc. Prędzej. Pochwalony. A ty co taka zmachana? To przecież rano ojciec się szykował umierać. Ale mi się rozmyślił. Widzę, że nie jestem potrzebny, Mikołaj. Ksiądz dobrodziej musi mnie z niebem pojednać. A cóż to za rachunkiem, aby się z niebem? Ja wszyściuteńko podrobno roztłumacz. Oba też filmy łączy znakomita obsada. W Cudownie ocalonym, który swoją energię zawdzięcza przede wszystkim brawurowemu Marianowi Opani i partnerującej mu Ewie Kasprzyk, zobaczymy też Wiktora Zborowskiego, Zbigniewa Buczkowskiego, Bartosza Opanie czy Agatę Kuleszę. W Kaprysach Łazarza, w filmie z lat 70., czołówka polskiego aktorstwa. Władysław Hańcza, Jerzy Turek, Henryk Bąk czy Franciszek Pieczka. Dwie komedie Janusza Zaorskiego, Cudownie ocalony i Kaprysy Łazarza. Już w kwietniu w telewizji Kino Polska.